Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o odwracaczu fazy Schmidta. Ale zanim nie omówię tego układu, powiem wam, dlaczego chcę go szczegółowo przedstawić. Chodzi o to, że inwerter Schmidta będę używał w swoim projekcie przeciwsobnym wzmacniaczu na PCL86. Tutaj akurat widzicie jedną z propozycji, którą znalazłem w literaturze. No jest to ubogi wzmacniacz 6-watowy, jedna trioda z PCL-ki, wzmacniacz napięciowy, rozdzielacz fazy z podzielonym obciążeniem i stopień przeciwsobny. Ani regulacji tutaj symetrii nie ma, ani podobnych rzeczy. Znaczy, można to zrobić, oczywiście to nie jest trudne. To jest propozycja z książki pana Tatusia. No, jest to dla mało doświadczonych konstruktorów. Myślę, że po prostu pan Tatuś przedstawił nieskomplikowany układ, żeby początkujący elektronik mógł go złożyć. Nie zrobię na EL84 układu przeciwsobnego, ponieważ mam PCL-ki 86 i chętnie je wykorzystam. Tutaj widzicie drugi układ, oparty trochę na układzie Moularda, z tym, że wymieniony jest inwerter fazy. Właśnie zrezygnowano z inwertera Schmidta i zastosowano podzielony inwerter. Tutaj macie też wzmacniacz mocy na PCL-kach, czy tam ECL86, i to prawie wygląda, jak to by było, ten element, odtąd licząc, nie? Wygląda prawie, jakby to był wzmacniacz Williamsona, ale to jest tylko zmyłka, brak przecież stopnia przedwzmacniacza dla tych lamp, nie jest to układ triadowy, jest to układ ultraliniowy, mamy poza tym regulację balansu, co bardzo się chwali w tym układzie. Wzmacniacz ma 10 W, był dostępny na stronie Fonaru, ale strony Fonaru w tej chwili nie ma. I ja wam chciałem przedstawić to właśnie. To może być bazą do mojego projektu. Z tego względu, że mamy wykorzystaną lampę ECL86 na inwerter Schmidta. Na ultraliniowy stopień, może zastanawiam się jeszcze, czy ten ultraliniowy stopień nie przerobić na quada, czyli na układ ze sprzężeniem katodowym. Rodzaje wzmacniaczy macie tutaj, katod feedback, czyli quad, lub super trioda. Super trioda dla mnie jest pewnym problemem, nie umiem jej policzyć dokładnie, kiedyś próbowałem coś takiego zrobić kilka lat temu, ale niestety nie wyszło mi i ten wzmacniacz nie brzmiał tak jak ten albo ten. No, to jest propozycja pana Menno van der Wina i jest objęta zastrzeżeniem patentowym. Także tu widzicie, jeżeli ktoś chce wykorzystać to komercyjnie, musi się do pana Menno zgłosić. I wracając do tego, no jest to dosyć ciekawy układ i bazując na tym rozwiązaniu, możemy się zastanowić w wymianie tej lampy i tego układu, czy nie zrobić z tym rozdzielaczem fazy układ albo w ultraliniowej wersji, albo układ w wersji ze sprzężeniem katodowym, czyli quad. Jeszcze to jest do rozważenia, na razie przeliczyłem sobie parę rzeczy. Układ jest warty zrobienia, chociażby nawet po to, żeby sprawdzić, czy będzie grał poprawnie. Dobra, przejdźmy do omówienia inwertera Schmidta. Odwracacz fazowy Schmidta. Uzupełnijmy nasze rozmowy o rozdzielaczach fazy, opisując odwracacz Schmidta. Na tym rysunku zilustrowano kolejny typ rozdzielacza fazy, który powszechnie nazywany jest inwerterem Schmidta. Widzicie tutaj dwie podobne triody, które w praktyce mogą wchodzić w skład podwójnej triody, posiadający wspólne rezystory katodowe R2 i R3. R2 działa jako wspólny rezystor polaryzacji katody, a ponieważ przepuszcza prąd katodowy obu lamp, ma połowę wartości, która byłaby wykorzystana przez każdą triodę działającą samodzielnie jako wzmacniacz napięciowy. Zastosowano tu polaryzację dla
siatki lampy V1 za pomocą rezystora R1 i do siatki lampy V2 za pomocą rezystora R6. Te dwa rezystory mogą mieć wartość rzędu 1 megaohma. Niższy rezystor katodowy R3 ma znacznie wyższą wartość niż R2 i może wynosić zwykle 20 kiloohmów lub więcej. Rezystory R4 i R5 mają nominalnie równe wartości i tworzą obciążenia anodowe dla lamp V1 i V2. Mogą mieć wartości takie, jak zwykle są podawane jako obciążenie anodowe dla takich lamp, gdyby pracowały jako wzmacniacze napięciowe. C1, C3 i C4 to kondensatory przęgające zakres częstotliwości audio. C2 ma niską reaktancję przy częstotliwościach audio i jego pojemność może wynosić zwykle 100 nano lub więcej. Jeśli dodatni sygnał wejściowy jest przyłożony przez C1 do siatki lampy V1, lampa pobiera większy prąd, co w konsekwencji powoduje zwiększony spadek napięcia na rezystorze R4 i R2, plus dodatkowo oczywiście R3. W ten sposób anoda staje się ujemna, dostarczając jeden z sygnałów wyjściowych, podczas gdy katoda staje się dodatnia. Tutaj pojęcie staje się ujemna lub staje się dodatnia chodzi o zmianę potencjału. Jeden potencjał rośnie, drugi spada. Ponieważ katoda lampy V1 łączy się z katodą lampy V2, ta ostatnia również jest dodatnia. Jednocześnie potencjał na siatce V2 pozostaje stały ze względu na obecność kondensatora C2. Dodatnia katoda w stosunku do swej siatki sterującej ma taki sam efekt jak ujemna siatka sterująca w stosunku do jej katody, a więc dodatnia polaryzacja katody V2 powoduje zmniejszenie prądu anodowego w tej lampie. Dlatego na anodzie mamy zmniejszony spadek napięcia i na R5, więc anoda V2 staje się dodatnia, zapewniając w ten sposób drugi sygnał wyjściowy. Oba wyjścia będą miały prawie równe amplitudy, jeśli triody mają wysoki współczynnik wzmocnienia i jeśli R3 ma wysoką wartość rezystancji. W praktyce ECC83 stanowiłyby dobry wybór jako lampy V1 i V2, a R3 powinien mieć wtedy wartość wspomnianego rzędu. Gdy R4 i R5 mają dokładnie równe wartości, wyjście z anody V2 jest zawsze nieco niższe niż z anody V1. W praktyce amplitudy można zrównoważyć, zamieniając wartość R5 na około 2-4% większą niż R4. Chociaż katody mają rezystor katodowy bez mostkowania kondensatorem. Nie ma takiej samej głębokiej degeneracji jak w przypadku rozdzielacza fazy z rozdzielonym obciążeniem, ponieważ w tym przypadku w rezystorze płyną prawie równe prądy o przeciwnych fazach. Wzmocnienie oferowane przez obwód dla każdego wyjścia jest w rzeczywistości około połową wzmocnienia, które zapewniałaby jedna z triod używana jako normalny wzmacniacz napięciowy. Obie impedancje wyjściowe są równe. Jedną z zalet rozdzielacza fazowego Schmidta jest to, że jest z natury samobalansujący się i że nie ma kondensatorów sprzęgających między dwoma lampami, które mogłyby powodować asymetrię przy niższych częstotliwościach audio. Na tym rysunku widzicie inną wersję inwertera Schmidta. Mamy dwa rezystory anodowe 180 kg, które dopasowane są z dokładnością do 5%. Poza tym rezystory siatkowe obu lamp przeciwsobnych powinny mieć wartość 470 kg. Są one zaznaczone na czerwono i powinny być podobnie dopasowane. Źródło tego rysunku to Mallard Limited. Obwód działa w taki sam podstawowy sposób jak obwód z pierwszego rysunku i należy zauważyć, że siatka prawej triody ma taki sam potencjał polaryzacji jak siatka lewej triody za pośrednictwem podłączonego między nimi rezystora 1 megaohm. Przypomnę, że gdy nie płynie prąd, potencjał na obu stronach rezystora jest taki sam. Główna różnica między tymi dwoma obwodami polega na tym, że pominięto wejściowy kondensator sprzęgający, a siatka lewej triody łączy się bezpośrednio z anodą lampy poprzedzającej ten stopień, czyli z pentodą wzmacniacza napięciowego EF86. Chociaż siatki dwóch triod mają potencjał znacznie bardziej dodatni względem masy niż poprzednio, prąd płynący w lampach jest ograniczony przez rezystory katodowe i anodowe. Katody przejmują potencjał dodatni z dwóch siatek, co zapewnia polaryzację odpowiadającą prądowi przepływającemu w rezystorze katodowym, a tym samym obwód jest samoczynnie polaryzujący się. Niemniej jednak nadal pożądane jest, aby napięcie na siatkach było takie, że uzyskanie polaryzacji sprowadza dwie triody do środka ich liniowych charakterystyk roboczych. W aplikacji Mallarda EF86 działa tak, że jej anoda jest dodatnia około 80 V względem masy, przy czym potencjał HT przyłożony do górnych końców rezystorów obciążających anody triody wynosi 410 V.
W ramach uwagi na temat terminologii należy przypomnieć, że inwerter Schmidta jest również nazywany rozdzielaczem fazy ze sprzężeniem katodowym. Praktycznie rzecz biorąc, na podstawie tych wiadomości można by już z pewną dozą powodzenia złożyć odwracacz fazy Schmidta i cieszyć się jego funkcjonowaniem. Ale ciekawi nas, co się dzieje w takim układzie i jak go można obliczyć dokładniej. Przyznaję, że skorzystam tutaj z książki pana Sykina, bo moim zdaniem nie ma dokładniejszej analizy tego stopnia w literaturze dostępnej w języku polskim. Stopień odwracający fazę ze sprzężeniem katodowym niekoniecznie musi być wykonany na triodach. Można użyć lamp ekranowanych, a nawet tranzystorów. Za pomocą podręcznika wzmacniacze elektroniczne rozpatrzymy działanie takiego układu, do którego użyto pendot niskosygnałowych. We wspólne połączenie katod lamp L1 i L2 włączono opornik sprzężenia katodowego RKS. W obwodach anodowych mamy tradycyjne rezystancje anodowe RA1 i RA2, przez które doprowadzane jest napięcie zasilania do anod każdej z lamp. Przez te rezystory odprowadzane jest napięcie wyjściowe, jeżeli mamy sprzężenie bezpośrednie, albo przez kondensatory separujące. Siatka sterująca dolnej lampy jest podłączona do składowej zmiennej z masą układu. Dzieje się to przez kondensator C2'S i ma on stosunkowo dużą pojemność. Ten fakt pozwala nazwać układ inwerterem ze wspólną siatką. Napięcie na RKS jest z reguły większe niż napięcie polaryzacji, więc te ostatnie odprowadza się z części RKS lub do obwodu siatki sterującej doprowadza się napięcie kompensacyjne. Przy podaniu na wejście stopnia dodatniej fali sygnału napięcie na siatce górnej lampy rośnie. Rośnie również jej prąd katodowy oraz spadek napięcia na RKS. To omówiliśmy poprzednio, ale powtarzam dla tych, którzy przewinęli część filmu. W tych warunkach napięcie na siatce dolnej lampy maleje, gdyż ta siatka jest połączona z lewą końcówką RKS, mającą ujemny potencjał względem katody. Dlatego napięcie sygnału na siatce dolnej lampy ma polaryzację przeciwną w stosunku do napięcia sygnału na siatce górnej lampy. A więc napięcia wyjściowe pierwsze i napięcie wyjściowe drugie mają przeciwne znaki. Mam nadzieję, że przez to powtórzenie działanie układu jest jasne. Do zalet omawianego układu można zaliczyć możliwość prowadzenia korekcji małej i wielkiej częstotliwości. Prawie dwukrotnie wyższe napięcie wyjściowe w stosunku do stopnia z dzielonym obciążeniem. To jest to, które zastosowano w Williamsonie. Znaczne osłabienie harmonicznych parzystych wnoszonych przez elementy aktywne, redukcję przy dźwięku żarzeniem prądem przemiennym i małą czułość natętnienia napięcia zasilacza. Dlaczego mamy redukcję THD? Zmniejszenie zawartości parzystych harmonicznych i tętnień zasilania oraz przy dźwięku żarzenia wynika z symetrii układowej gałęzi oraz faktu, że prądy wymienionych harmonicznych oraz zakłócenia przepływają współfazowo przez opornik sprzężenia, co powoduje powstawanie silnego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Jednak układ ma też wady. Dwukrotnie mniejsze wzmocnienie w porównaniu z tradycyjnym wzmacniaczem napięciowym, czyli oporowym, o czym już mówiliśmy. Konieczność użycia dwóch elementów wzmacniających, brak symetrii napięć wyjściowych na anodach dla średnich częstotliwości. Mówiliśmy, że U wyjściowy pierwszy jest większy od U wyjściowego 2. O ile zastosuje się jednakowe wartości oporu anodowego dla każdej z lamp. Jak wadę usunąć, już wiemy. Rozwiązanie to niesie ze sobą jednak zwiększenie czułości natętnienia i zakłócenia, bo pojawiła się asymetria w obwodzie. Opornik RKS, który znajduje się we wspólnym przewodzie katodowym, wytwarza ujemne prądowe sprzężenie zwrotne dla górnej lampy. Dolna lampa jest układem ze wspólną siatką w stosunku do RKS, a jej oporność wejściową bocznikuje właśnie ten RKS. Przy użyciu jednakowych lamp w obu gałęziach stopnia w katodzie górnej lampy znajduje się oporność R'KS, określona zależnością, którą widzicie na ekranie. Wzory określające zmienne składowe prądu anodowego górnej i dolnej lampy przy napięciu wejściowym równe US plus UK wygląda następująco. Napięcie UK na katodzie dolnej lampy powstaje w wyniku przepływu prądu IA przez R'KS. Wzmocnienie gałęzi równe stosunkowi ich napięcia wyjściowego do wejściowego dla lamp odpowiednio wynoszą. Przez wykorzystanie odpowiednich zależności otrzymujemy wzory, które teraz widzicie. Wnioskiem jest to, że z zależności 7.124 wynika, że przy jednakowych lampach i elementach w gałęziach odwracacza fazy ze sprzężeniem katodowym dolna gałąź ma mniejszy współczynnik wzmocnienia, a więc i mniejsze napięcie wyjściowe. Stosunek napięcia wyjściowego górnej gałęzi do napięcia wyjściowego dolnej gałęzi możemy obliczyć z tego wzoru. Widać, że asymetria napięcia wyjściowego maleje ze wzrostem wartości RKS. Przy zastosowaniu pentod, których parametry prezentują się tak,
Wzory 7.124 i 7.125 upraszczają się do postaci, którą teraz widzicie. Tutaj SA i SK to statyczne nachylenie charakterystyk prądu anodowego i katodowego każdej z lamp stopnia w punkcie spoczynkowym. Korzystając z pentod, można ich siatki ekranujące połączyć razem, wstawiając w ich obwód wspólny rezystor redukcyjny RE oraz wspólny kondensator blokujący CE. Warto zwrócić uwagę, że wypadkowe wzmocnienie obu gałęzi stopnia inwersyjnego ze sprzężeniem katodowym jest równe wzmocnieniu tradycyjnego stopnia oporowego przez dodanie współczynników wzmocnienia gałęzi, więc otrzymujemy wzór, który teraz widzicie. Dynamiczna pojemność wejściowa stopnia ze sprzężeniem katodowym jest mniejsza niż typowego stopnia napięciowego, ponieważ napięcie wejściowe jest doprowadzane do obwodu siatka katoda górnej lampy i jest prawie dwa razy mniejsze niż wejściowe napięcie stopnia, to otrzymujemy wzór na dynamiczną pojemność wejściową takiego inwertera i tu wzór pierwszy jest dla triody, a wzór drugi dla pentody, gdzie CERE w siatkach ekranujących ma podłączone CE do wspólnego przewodu masowego. Wykorzystanie triod ma ograniczenie do wzmacniaczy, których górna granica częstotliwości roboczych jest niska, a to z powodu znacznej dynamicznej pojemności wejściowej. Z zaleceń praktycznych można wymienić fakt, że oporność górnej gałęzi powinna być zmniejszona, żeby usunąć asymetrię, czyli nie zwiększamy oporów dolnej gałęzi. Jednak we wzmacniaczach popularnych asymetria 10% jest dopuszczalna, więc rzadko stosuje się różne oporności anodowe. Choć tutaj widzicie schemat wzmacniacza, który jest na podstawie książki Mallarda. Ten wzmacniacz jest modernizowany i widzicie tutaj potencjometr do równoważenia inwertera. Tutaj macie oryginalny schemat, a tu ponownie ulepszoną wersję. Dzięki samoczynnemu równoważeniu się takiego stopnia asymetria będzie mała zarówno po wymianie lamp, jak i przy ich starzeniu się. Druga wskazówka dotyczy użycia lamp ekranowanych. Można pominąć kondensator CE. Wytworzy to dodatkowe ujemne sprzężenie zwrotne w obwodzie siatki ekranującej górnej lampy, co zmniejszy asymetrię napięć wejściowych. W zakresie wysokich częstotliwości asymetria napięć wejściowych inwertera Schmidta rośnie, bo napięcie UKS doprowadzone do dolnej lampy maleje na górnych częstotliwościach ze względu na wpływ pojemności bocznikujących RKS. Pojemność wejściowa dolnej lampy, pojemność katoda włókno żarzenia obu lamp i pojemności montażowe. Stąd przy projekcie PCB starajcie się unikać ścieżek prowadzonych blisko siebie i jeszcze dodatkowo rozdzielanych masą. Sprzyja to asymetrii takiego stopnia, bo zwiększamy pojemności montażowe. Na pocieszenie jednak trzeba nadmienić, że asymetria dla wysokiej częstotliwości jest niewielka. Kiedy powstanie gotowy wzmacniacz na lampach PCL86, trudno mi powiedzieć. Związane jest to z moją pracą zawodową i sprawami osobistymi. Asymetryczny wzmacniacz na L84 jest prawie zmontowany. Tam nakręciłem trochę materiału wideo i jeżeli nie stracę dysku twardego, przedstawię Wam reportaż lub kilka z montażu tego wzmacniacza. W komentarzach dotyczących wzmacniacza Williamsona dawaliście mi znaki, że jest to przeżytek, a inwerter z podzielonym obciążeniem ma więcej wad niż zalet. Ale jak widzicie z przedstawionego w filmie opisu działania inwerter ze sprzężeniem katodowym, a nawet inwerter na długim ogonie nie jest pozbawiony wad. To od konstruktora zależy, które z tych wad będzie w stanie zaakceptować w swojej konstrukcji, a jakie środki podejmie, żeby te wady wyeliminować. Na koniec możecie zobaczyć tablicę z książki pana Crowhursta, gdzie porównał różnego rodzaju inwertery. Być może jeszcze nastąpi czas, gdy omówimy te inwertery po kolei, ze szczególnym naciskiem na ich działanie, wady i zalety. Już zrobiłem odcinek o inwerterach, ale omówiłem je pobieżnie. No i chciałbym przypomnieć na koniec filmu widzom, że tymczasowo będzie publikowanych mało filmów na moim kanale, a to z powodów związanych z pracą. Nie mam czasu po prostu na prowadzenie kanału. Mam nadzieję, że niebawem sytuacja się zmieni, wrócą naprawy, mniej teorii będzie i więcej przykładów, jak zmontować na przykład jakiś tam wzmacniacz, czy naprawić urządzenie. Do następnego razu. Na koniec filmu zobaczycie porównanie jakości odwracaczy fazy. Zwróćcie uwagę, z podzielonym obciążeniem to jest ten z opornikiem na anodzie i na katodzie. Długoogonowy, czyli taki jak Schmidt. Zobaczcie, że są porównalne te inwertery, jeżeli chodzi o jakość ich. Zaraz zobaczycie wszystko.